Dobry wieczór. O filozofii i warunkach polskiej współpracy z zagranicą mówił dziś w Gdańsku Lech Wałęsa. Chcieliście żyć w Europie ze mną razem? Chcieliśmy żyć i mieć to, co ma Europa i świat? To teraz to zaczynamy budować. Jest już prawie wolność polityczna. Będzie dokładnie w temacie politycznym wolność, kiedy wszystkie partie będą mogły mieć takie bloki jak ten nasz Biały Dom. Każdy, ale płacić jednakowo, wszyscy od metra. KPN, chrześcijańska demokracja, która powstała wczoraj, widzę, i inne partie, które będą miały takie same prawa w zakładzie i w mieście i gdzie indziej, będzie zakończony etap pluralizmu politycznego. Tak już jak na zachodzie i w cywilizowanym świecie. Pozostaje temat pluralizmu ekonomicznego, najtrudniejszy. Wielu z Państwa czeka, że ktoś zrobi za nas, że ktoś nam pootwiera firmy, że ktoś tu, jeśli ktoś tu przyjdzie, to po to, żeby interes zrobił na nas. Dlatego ja bym wolał, żebyście to wy otwierali firmy, żebyście to wy otwierali banki i inne rzeczy, abyśmy jak najwięcej sami zarabiali. Natomiast jasną rzeczą jest, że nie mamy tych pieniędzy, nie mamy technologii. W związku z tym pluralizm ekonomiczny będzie wzmocniony przez współpracę z zagranicą. Na ile dobrze, na jaki wielki, to wszystko zależy od was i od waszych przemyśleń, od waszej koncepcji, od waszej chęci. Naprawdę, we wszystkich tematach wszystko zależy od was najwięcej, niżeli kiedykolwiek w 45-leciu. Natomiast kiedy rozsypała się koncepcja polityczna, bo ktoś mówi, no tak, ale miało być lepiej, kolego Wałęsa, a jest gorzej. Odpowiadam, mili państwo, wszystko było scentralizowane. U góry się zgadzało. Jak było za mało, to dopożyczano pieniędzy z zachodu. Jak było jeszcze za mało, to dodrukowano. Wszystko się zgadzało. Natomiast jeśli my odkręciliśmy górę, otworzyliśmy, to się teraz nic nie zgadza. Jeśli chcemy porządkować sprawy, to trzeba każdy temat rynkowo ustawić. Dlatego, że nie ma góry, że to ma rynek odpowiadać za wszystko. A więc i te ceny, te szalejące rzeczy, które się dzieją, to są normalności. Kiedy idziemy do normalności? One są bardzo bolesne, ale chcieliście, by rynek rządził cenami, a nie minister. By nie było żadnych dotacji. I to właśnie ten rząd tworzy. Już zaczynają się efekty trochę jaśniejsze. Już zaczynają się i cofnięcia cen. Będzie to wszystko. Natomiast trzeba ten okres rynkowego działania po prostu przetrzymać, przeczekać, aż normalnie będzie to wszystko działało.